Kendo. Jest to szermierka japońska. Wywodzi się bezpośrednio z szermierki japońskiej Kenjutsu. Przez lata cel treningów zmieniał się, tudzież w ostatnich latach wprowadzono do treningów zbroję treningową i miecze bambusowe shinai, które umożliwiły bezpośrednie i dynamiczne pojedynki między zawodnikami. Moja przygoda z kendo zaczęła się jakieś już 13-14 lat temu, gdy poszedłem na studia. Ogólnie moja taka droga sportowa jest dosyć długa, bo przeszedłem przez wiele sportów i to drużynowych, takich powiedzmy bardziej indywidualnych, bo był hokej, było judo, była piłka wodna. Ale zawsze byłem gdzieś tam zafascynowany taką kulturą Japonii i przede wszystkim też coś, czego nie znalazłem może w innych dyscyplinach, ale taki też i szacunek do przeciwnika i coś, taka powiedzmy ta otoczka, która idzie razem tutaj, przynajmniej jest bardzo widoczna w kendo. Wymaga dużego zacięcia, ponieważ czasami jednak boli. I walka wymaga tego, żeby się przemóc, przekonać, przełamać strach. Więc pod tym względem bywa trudna, natomiast jest na tyle satysfakcjonująca, że potem w głąb tej drogi jest coraz łatwiej.